Kamila zmarła w Portugalii. Ja zawsze uważałam, że my jako rodzice powinniśmy być przy niej. Wtedy, kiedy było jej ciężko, kiedy umierała, kiedy walczyła o oddech. Mówiłam kiedyś do męża, że warto by było kiedyś tam pojechać, zobaczyć te miejsca, w których Kamila trenowała, w których Kamilka trochę życia spędziła. Do tej przychodni, w której umierała. Tylko tyle, że samemu tam pojechać, nie wiedząc, gdzie to było, jak było, byłoby nam ciężko. Pojechaliśmy teraz po 15 latach. Teraz mogę powiedzieć, że byłam, że na swój sposób pożegnałam ją tam.